Cześć, witamy Was w kolejnej części nauki programowania, nauki smart kontraktów. Używamy tutaj języka Solidity, znanego z protokołu, z platformy Ethereum. Jest to siódma część tego cyklu. W całym cyklu mamy zamiar i naszym celem utworzyć jest fabrykę do tworzenia zombie. W tej części, w części numer 7, zajmiemy się właśnie funkcjami. Tutaj parę słów wyjaśnienia pewnie, co to są te funkcje, tak? No. Dobrze. Funkcja jest to taki fragment kodu, jest to taka konstrukcja każdego języka programowania, która umożliwia raz napisany kod wywoływać w kilku miejscach bez konieczności powtarzania go właśnie w tych miejscach, w których chcemy go użyć. Tutaj z tego co widzę będziemy tworzyć funkcję do tworzenia zombie, czyli po prostu zamiast w każdym miejscu, gdzie takiego zombiaka chcemy utworzyć, pisać ciągle ten sam kod, będziemy wywoływać jedynie funkcję i to nam zajmie jedną linijkę z odpowiednimi właśnie parametrami. I tutaj parę słów może, jak te funkcje się tworzy. Przede wszystkim potrzebne jest słowo kluczowe function, następnie nazwa tej funkcji. Tutaj ta funkcja ma nazwę jaką? Eat hamburgers, tak? Co to znaczy? Jedzenie hamburgerów. Następnie otwieramy nawias i każda funkcja przyjmuje jakieś parametry będące właśnie argumentami tej funkcji. Tutaj mamy pierwszy argument typu string, czyli typu znakowego. To na przykład tutaj jest name, czyli imię. I taka jest konwencja przyjęta w Solidity, że nazwy zmiennych zaczynamy od tego znaku podłogi, czyli takiego podkreślenia. Druga zmienna jest to zmienna właśnie liczbowa, amount, czyli liczba, czyli ilość właśnie czegoś. Następnie słowo kluczowe public, które znane jest nam chociażby już z wcześniejszego odcinka o strukturach czy o tablicach, oznaczając o tyle, że ta funkcja może być wywołana spośród innych smart kontraktów, jest to funkcja publiczna. I tak naprawdę mamy tu jeszcze słowo kluczowe memory, które należy stosować zgodnie właśnie z konwencją dla zmiennych podawanych przez referencje wewnątrz funkcji. Bo tutaj te zmienne, te właśnie argumenty przekazujemy do funkcji albo przez referencje i to robimy, gdy używamy właśnie słowa kluczowego memory, albo przez wartość i tutaj nie musimy podawać żadnego słowa kluczowego. Przez referencje, to są takie trochę trudniejsze rzeczy, przez referencje podajemy zmienne typu tablicowego, stringa czy strukturę, a przez wartość liczby. Jaka jest różnica między tym? Przez referencje jedynie odwołujemy się do wartości tej zmiennej, natomiast przez wartość tak jakbyśmy ją kopiowali wewnątrz tej funkcji i na niej działamy. Czy to wszystko, co teraz powiedziałem, jest w miarę zrozumiałe, czy może masz jakieś pytania? Nie mam pytania, tylko jest taka gra jak memory. Memory, tak. To ci się skojarzyło z tym słowem kluczowym memory, tak? No, to jest albo właśnie... Albo, że... Że sobie na przykład funkcje do robota, którego mam, są inne. Tak, inne. A to na przykład to skojarzenie z grą memory jest całkiem, myślę, że prawidłowe, ponieważ tutaj bazujemy właśnie na tym, że ta zmienna jest trzymana w pamięci i przekazujemy ją właśnie przez referencję, czyli jakby pamiętamy ją i przekazujemy do tej właśnie funkcji. Natomiast przez wartość tworzymy jakby kopię tej zmiennej w środowisku programistycznym i na tej kopii działamy. Także zobaczmy teraz, co tak naprawdę tutaj mamy do zrobienia. Mamy utworzyć funkcję publiczną o nazwie createZombie, która będzie brała właśnie dwa argumenty jako parametry. Pierwsze to imię, a drugie to DNA. No, czyli myślę, że śmiało możemy to robić. Zaczynamy od słowa kluczowego function, tak? To jest właśnie niezbędne. Następnie nazwa, to sobie skopiujemy. Funkcja do tworzenia zombiaków.
i postępujemy zgodnie z konwencją, czyli ta funkcja ma przyjmować dwa parametry. Pierwsze właśnie będące referencją do zmiennej o nazwie name, podkreślenie name, bo taka jest konwencja nazywania zmiennych, a następnie druga przez wartość zmienna liczbowa o nazwie DNA. Przypomnę, że to DNA składa się z 16 cyfr, jest to liczba opisująca wygląd naszego zombiaka, tak? Wygląd, czyli co na przykład ono opisuje? To DNA, co tam można było opisywać? Nakrycie głowy, tak? No, nakrycie głowy, twarzy, jaki kolor, tak. Ubrania. Dokładnie. Nakrycie na głowę. Zgadza się. No dobra. Spodnia. Czyli teraz zobaczmy, czy dobrze wszystko napisałem. Mamy słowo kluczowe function, mamy nazwę funkcji createZombie, mamy dwie zmienne jako przekazane jako właśnie parametry będące argumentami tej funkcji. Pierwsza zmienna typu referencyjnego ze słowem kluczowym memory o nazwie name i druga zmienna przekazywana przez wartość typu liczbowego o nazwie DNA. I czy coś mamy tu jeszcze w tej części zrobić? Wygląda na to, że nie. Także sprawdzamy check answer, czy wszystko jest ok. Tak, zrobiliśmy to. Wygląda, że wszystko jest w porządku. Także myślę, że na tym etapie zakończymy ten odcinek. Zapraszamy do komentowania, jeśli coś tutaj może nie do końca wyjaśniłem. W komentarzach. Tak, w komentarzach proszę zadawać pytania. Na pewno na nie odpowiemy. Na tę chwilę to już wszystko. Dziękujemy Wam. Cześć.